Polonez a raczej FSO Polonez Caro. Czyli kolejna wersja Poloneza, taka modernizacja, modyfikacja Poloneza, o którym już mówiłem, ale tak szeroko, ale dzisiaj właśnie o Polonezie Caro, czyli o tym Polonezie, który po dużych zmianach wszedł do produkcji w 1991 roku i był produkowany do kwietnia 1997 roku. Prezentacja nastąpiła 10 czerwca 1991 roku, a produkcja i sprzedaż rozpoczęła się 31 lipca 1991 roku. Był to Polonez poddany wielu modyfikacjom. Głównie tutaj można powiedzieć, widzimy wiele zmian, jeśli chodzi o jego wygląd. Zmieniono bardzo dużo, ale dodatkowo wprowadzono szereg zmian Również w budowie, w konstrukcji, które spowodowały, że Polonez Karo jednak no, przeskoczył troszkę, jeśli chodzi o możliwości, stał się samochodem znacznie nowocześniejszym. Dodatkowo, oczywiście, należy pamiętać o tym, że tu mówimy niejako, gdy mówimy o Polonezie Karo, o dwóch zmianach: pierwszej wprowadzonej w 1991 roku, i drugiej wprowadzoną w roczniku 1993. Kiedy to ponownie lekko zmodyfikowano wygląd, w tym na przykład zrezygnowano z tego wlotu plastikowego, wlotu powietrza na masce. No, dla mnie to coś niefajnego było, no ale tutaj chodzi o efekt wizualny. Mi się podobała ta maska z tym wlotem powietrza na masce. No a jako posiadacz, no, były posiadacz, niestety fajnie, jakbym miał takiego poloneza jak kiedyś. Poloneza Karo z końcówki 1991 roku z silnikiem 1.5, to oczywiście no, on wydawał mi się najpiękniejszy. No ale wróćmy do tego Poloneza, ponieważ oczywiście wprowadzono w nim szereg zmian, zmian, które dużo zmieniły. Ale może zacznę od wersji nadwoziowych, ponieważ podobnie jak inne Polonezy, Polonez Karo był produkowany jako pięciodżujowy hatchback czyli ta, można powiedzieć, wyjściowa wersja czterodrzwiowy sedan, czyli atu. On też był swego czasu bardzo popularny. Oczywiście Polonez Track, czyli dwudrzwiowy pickup i pięciodrzwiowy taki kombiwan, czyli Cargo. I podobnie jak w przypadku innych wersji Polonezów, również był duży dostęp do silników. Te silniki oczywiście z czasem były modyfikowane, i na przykład jednostki gaźnikowe, na przykład takie jak ja posiadałem. Później były oczywiście zastępowane przez silniki już z wtryskiem. I mieliśmy tutaj silniki właśnie z tej rodziny 1,5 litrowe i 1,6. Dodatkowo był silnik od rowera 1,4 103 konny, świetny silnik i silnik diesla. No i dodatkowo dwulitrowy silnik benzynowy. Napęd nadal pozostał na tylniomość skrzynia biegów, nadal była pięciobiegowa manualna. Długość, te wymiary można powiedzieć też się nieznacznie zmieniły, ponieważ no, doszło do zmienienia na przykład zderzaków, ale nadal to był pojazd o długości około 432 cm, szerokości 165 i wysokości 162 cm. Masa własna wynosiła około 1115 kg. Tutaj dużo zależy oczywiście od wersji, Pickup, sedan, czy też ten zwykły hatchback się troszkę różniły i oczywiście diesle były cięższe. Ale nadal w tych podstawowych wersjach mamy pięć miejsc, jest to samochód, można powiedzieć, pięciomiejscowy. Jeśli chodzi o te zmiany, zmiany były bardzo szerokie, ponieważ wprowadzono łącznie około 270 zmian i w konstrukcji, i w wyglądzie. Tutaj bardzo dużo zmieniono w wyglądzie, ponieważ no, zmieniono przednie reflektory, inaczej zaprojektowano zderzaki, tutaj ta różnica też jest znaczna, ale można powiedzieć, poza tymi zmianami stylistycznymi, które na przykład dotknęły wnętrza, najwięcej, jeśli chodzi o zmiany, wprowadzono w możliwości doposażenia tego pojazdu i w konstrukcji. Jednak sporo zmieniono i te zmiany może nie są tak zauważalne na pierwszy rzut oka, ale jednak musiały być na przykład wprowadzone, żeby na przykład spełniać europejskie normy bezpieczeństwa ECE. Gdy mówimy o zmianach takich, które coś zmieniły wzorękowo, to możemy mówić też o zmianach, jeśli chodzi o dźwięk. No, na przykład zastosowano środkowy tłumik, tutaj troszkę się zmieniły te odgłosy, było ciszej. No a kolejną zmianą, która można powiedzieć jest słyszalna było wprowadzenie diesla, czyli tego francuskiego silnika 1.9 o mocy 70 koni mechanicznych był to silnik fajny. Tutaj mówię to na podstawie wspomnień moich znajomych, którzy mieli te silniki. Może nie jakiś bardzo mocny, ale ekonomiczny, raczej wytrzymały. Jeśli chodzi o zmiany Kolejne zmiany w silnikach. To poza tymi silnikami takimi już starszej konstrukcji 1,5, 1,6, w końcu w 1992 roku wprowadzono też jednopunktowy wtrysk paliwa oraz katalizator. Tutaj te wersje były oznaczone jako GLI. Chociaż też można było zamówić wersję z wtryskiem, ale bez katalizatora. Ogólnie tych możliwości zamówienia było dużo. Mieliśmy różne wersje silnikowe, ale też pojawiały się mosty, tylnie mosty. No, nie ma innych mostów w Polonezie, które miały różne przełożenia. Bardzo dużą zmianą było dodatkowe wyposażenie, ponieważ wprowadzono szereg dodatkowych rzeczy, które można było do tego pojazdu zamówić. I takie rzeczy, które mogą się obecnie wydawać no, niezbyt ciekawe, ale na przykład alumy, sportowe fotele. Centralny zamek, przednie szyby elektrycznie sterowane, lakier, me, lakier metalizowany, to są rzeczy, które wówczas no, były czymś, czego wcześniej w polonezach zbyt często nie spotykaliśmy. Jednak taka prawdziwa duża zmiana, jeśli chodzi o wyposażenie, to rok 93. Kiedy to po pierwsze, oczywiście, wprowadzono kilka zmian konstrukcyjnych, na przykład wprowadzono poszerzony rozstaw kół o 59 mm. Zmieniono troszkę w instalacji elektrycznej, no, troszkę zrobiono, jeśli chodzi o ogrzewanie i inne elementy, na przykład o oświetlenie kabiny w środku, ale zmieniono wiele rzeczy, jeśli chodzi o wyposażenie. Można było zamówić klimatyzację, można było zamówić regulowane, podgrzewane, lusterka, wspomaganie kierownicy, można było zamawiać pakiety stylistyczne, znowu fotele kubełkowe, które nawet mogły być podgrzewane. Znowu wprowadzono zmianę w silnikach, i na przykład w 1994 roku sprzedano około 100 tysięcy polonezów. Ta popularność poloneza naprawdę mocno wzrastała. Po tych latach 80. Tutaj ten początek lat 90. dla poloneza był etapem bardzo dobrym. 1992 rok to 80 000 sprzedanych, ponad 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Rok 94 to 100, ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. I tutaj może się poprawię, ponieważ na początku powiedziałem, że wszystkie te modele rocznik 93 miały, a raczej nie miały tego plastikowego wlotu na masce. Przez kilka miesięcy, nie pamiętam przez które, była produkowana wersja już ta nowa. Ale nadal z tą starą maską. Dopiero później wprowadzono tą maskę bez tego wlotu powietrza. Ale to nie koniec zmian, ponieważ w kolejnych latach też zmieniano i stylistycznie, i jeśli chodzi o, można powiedzieć, gamę silników, i jeśli chodzi o konstrukcję. Na przykład w 1995 roku wycofano ten silnik 1.5 i pozostawiono tylko takie silniki już nowoczesne te, które miały i wtrysk, i katalizator. No postanowiono, że jednak tamte jednostki no, mają problemy z skutecznym spełnianiem norm emisji, ale też, co bardzo ważne, mają też problemy no, inne. Jednak jest to silnik przestarzały, już nie taki nowoczesny, No ale mieliśmy ten silnik rowera, ten 103-konny silnik rowera, który w mojej opinii jest chyba najfajniejszym silnikiem, jeśli chodzi o te mniejsze pojemności i taką no, dużo skalową produkcję, Oferowaną w przypadku polonezów. A przynajmniej w porównaniu do tych silników 1.3, 1.5 i 1.6 sprawiał najwięcej frajdy, no i można powiedzieć, był no, najfajniejszy. Jeśli chodzi o te silniki, to może lekko je omówmy. No, Początkowo był 1.5 o mocy 82 koni i 1.6 o mocy 87 koni mechanicznych. Były to jednostki już dosyć, no jak co tu by nie mówić, leciwe, nie mówiąc o osiągach. 1.5 do setki potrzebował 18 sekund i rozpędzał się do 150 km na godzinę. 1.6 z gaźnikiem były to gaźniki Webera typu 34,2 przepraszam, 34S2C. Rozpędzał się ten 1,687-konny do 106. No, też przesadziłem. 155 km na godzinę. No i potrzebował 16,3 sekundy do setki. Chociaż na liczniku te 160 się mogło pojawić, ponieważ no jednak to były mm, liczniki, które no, nie do końca pokazywały te właściwe. Parametry. Silniki 1.5, te już na wtrysku miały 76 albo 77 koni, w zależności od wersji, i tu już mieliśmy znowu 150-152 km na godzinę, no i to przyspieszenie do 100 wynosiło 17,5 sekundy. Silniki 1.6, one osiągały 80 i w drugiej wersji 81 koni mechanicznych, 156 na godzinę. I 15 sekund do setki. Więc te osiągi, pomimo obniżenia mocy, no, można powiedzieć, nie były gorsze. Silnik 1.4, ten 103-konny silnik, był najszybszy, jeśli chodzi o te mniejsze pojemności. Tutaj już można było się rozpędzić do 160 km na godzinę. I do setki potrzebowaliśmy 13,9 sekundy. Ten dwulitrowy silnik, ten gaźnikowy dwulitrowy silnik, miał 105 koni mechanicznych, 12 sekund do setki i 165 km na godzinę. Musimy pamiętać, że on był no, taki w ilościach śladowych, a tym dla niektórych najfajniejszym silnikiem, czyli silnikiem diesla, tutaj był on szczególnie lubiany przez tych, którzy mieli dostęp do ropy, raczej do, można powiedzieć, oleju napędowego. no i Preferowali mniejsze spalanie, a nie chcieli instalować instalacji gazowej. No, jak wiemy, w Polonezach instalacje gazowe były bardzo powszechne. Tu wypowiadam się jako posiadacz Poloneza, w którym założyłem taką instalację. To był silnik 1.9, ten z koncernu PSA, i on miał pojemność 1905 cm3, tak jak mówiłem, 70 koni mechanicznych. Rozpędzał się do około 140 km na godzinę, no i przyspieszenie do setki to było około 19 sekund, czyli troszkę gorzej niż ten podstawowy silnik 1.5, no ale no, wówczas te diesle miały zdecydowanie gorsze osiągi od silników, można powiedzieć, benzynowych. To nie te czasy, no ale to też nie taka moc, 70 koni, kiedy na przykład jednostki. Volkswagenowskie potrafiły w tamtych latach już osiągać z tej pojemności 90-110 koni. I oczywiście PSA mogłoby nam dostarczyć taki silnik, tylko że mógłby być on zdecydowanie bardziej skomplikowany, droższy. No a w przypadku Poloneza to jednak nie było czymś zbyt potrzebnym, żeby ten Polonez był też zbyt drogi. Wspomniałem troszkę o Polonezie A. Tutaj o nim będzie odrębny materiał. On został zaprezentowany 30 kwietnia 1994 roku, chociaż do produkcji seryjnej trafił dopiero na początku sierpnia 1996 roku. I od razu sobie zaznaczmy, że ten prototyp z 1994, a ta wersja, która została wprowadzona w 1996 roku i produkowana do 1997 roku, no, znacznie różniła się no, swoim wyglądem i można, bu i można powiedzieć budową. Tam były silniki 1.4, 1.6 i 1.9, no ale może o nim porozmawiamy w przyszłości, ponieważ tu już wchodzimy na teren Poloneza Karo Plus, czyli tego Poloneza, który już był troszkę inny, który był produkowany od 1 kwietnia 1997 roku do 22 kwietnia 2002, tak, 2002 roku, no i już był troszkę inny. Te wymiary, takie podstawowe informacje były bardzo podobne, ale jednak ten samochód już no nie był aż tak popularny. Jednak ta konstrukcja nie mogła być na wieki, nie na wieki, tylko tak długo produkowana. Może dwie sprawy jeszcze, ponieważ Polones, jak zawsze, jak od początku występował w przeróżnych wersjach i one były oznaczane takimi trzyliterowymi oznaczeniami, maksymalnie trzyliterowymi, mogły być krótsze. Mieliśmy oznaczenie pojemności i mieliśmy oznaczenie wersji. Po pierwsze była literka G, czyli oznaczenie tej zmodyfikowanej wersji nadwoziowej dla wersji Karo. Literka L to było oznaczenie luksusowego wykończenia, ale to. Nie patrzmy na to, ponieważ wszystkie caro były w tej wersji, wszystkie były luksusowe. D to oczywiście silnik diesla, E to silnik gaźnikowy ekonomiczny z zapłonem elektronicznym, a literka I to już było oznaczenie tych silników, oczywiście silników benzynowych, które posiadały wtrysk paliwa. Kolejną bardzo ważną rzeczą były te różne wersje dodatkowego wyposażenia. Musimy zdawać sobie sprawę, że no tego wyposażenia można było troszkę zamówić tutaj cena rosła bardzo szybko. No, ale mieliśmy na przykład centralny zamek, lepszy układ hamulcowy, autoalarm, przednie szyby elektrycznie, wspomaganie, klima, szyberdach no i wiele, wiele innych rzeczy, które były, no niekiedy mogły być spotykane w tych starszych polonezach ale raczej było to coś no, bardzo rzadko spotykanego. No ale już kończmy, ponieważ o Polonezie będzie więcej materiałów, tylko że tutaj mówię o Polonezie, którego byłem posiadaczem, więc może dlatego się tak rozgaduję. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.